Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani nam nieznani. Dziś moim gościem jest wokalistka Ania Szarmach. Witam cię bardzo serdecznie i dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Aniu, niedawno miała premierę twoja trzecia solowa płyta, Pozytywka, i zastanawiam się, skąd tytuł? Czy chodzi o to, że na płycie jest pozytywna muzyka, czy bardziej jest to nawiązanie do takiej klasycznej pozytywki, którą się nakręca, ona gra, czujemy niedosyt, nakręcamy znowu i dalej gra. Jedno i drugie. Po pierwsze, jest rzeczywiście ta płyta pozytywna, ma pozytywny flow, ewidentnie tutaj jest dużo radości, ale też chciałabym, żeby ten message, który również dotyczy takiej wiary w to, że wszystko to jest taka pozytywna, napędzająca się siła, która źródło ma w umyśle i w duszy, żeby ona cały czas grała, więc gdzieś tam tak pozytywkowo, w sensie malutkie pudełko, też nawiązuje. Więc jedno i drugie. I dlatego jest właśnie taka czcionka, że jest i pozytyw, i pozytywka. A w którą stronę stylistycznie poszłaś na tej płycie? I czym ta płyta różni się od poprzedniej? W czym jest inna od płyty, która notabene nosi nazwę Inna? Jest przede wszystkim zupełnie inna. Myślę, że jednym z głównych w ogóle założeń tej płyty było to, żeby ekspresję, którą emanujemy na koncertach, zawrzeć na płycie. Stąd też pomysł na takie kompozycje, jakie się tutaj znajdują, bo dostawaliśmy dużo próśb po koncertach zwłaszcza, że wiesz, to fajny koncert w ogóle, energia ekstra, a na płycie jakoś tak jest to stanowane i bardzo sobie to wzięłam do głowy i też mi tego brakowało, bo rzeczywiście koncerty rządzą się, wiadomo, swoimi prawami, no niemniej jednak chciałam to przenieść trochę, ten live'owy taki sznyt na płytę. I myślę, że się udało i fajnie to nam się nagrywało. Ale mam trochę wrażenie, że polscy dziennikarze muzyczni mają trochę problem z określeniem twojej muzyki, bo na każdej stronie twoja muzyka określona jest inaczej. Raz to jest jako soul, raz jako pop, gdzieś nawet spotkałam R&B, hip-hop, te wcześniejsze utwory. Czy ty jakoś klasyfikujesz sama swoją muzykę? Chciałabyś, żeby była jakoś klasyfikowana? Ja jestem bardzo daleka od klasyfikowania i od szuflad i od zamykania. I bardzo dobrze, jeżeli wszyscy mówią, że to jest coś innego i nie potrafią się w tym połapać, to znaczy, że to jest być może coś nowego. A jako, że my dla siebie jesteśmy rozpoznawalni i też moja muzyka, myślę, i tu mam sygnał od ludzi, jest w jakiś sposób rozpoznawalna, to znaczy, że to jest jednak coś konkretnego, ale że tego nie można nazwać, to bardzo dobrze. Bo zamykanie w słowach muzyki jest, myślę, rzeczą gdzieś tam ograniczającą bardzo. Muzyka powinna bronić się muzyką. Oczywiście. Na tej płycie znalazł się też utwór Horyzont Marzeń, który nagrałaś razem z Anną Marią Jopek. Jak ci się z nią współpracowało? Wspaniale. Anna Maria Jopek jest genialnym muzykiem, utalentowaną osobą i artystką przede wszystkim rangi światowej. Dla mnie to jest wielka nobilitacja, olbrzymia radość, że zgodziła się wystąpić w jednej z moich piosenek. Zresztą specjalnie dla Ani właśnie napisałam dodatkową zwrotkę, zmieniła też się koncepcja piosenki. Współpraca z kimś tak kreatywnym to jest też dla mnie wielka nauka. A myślę, że fajnie wyszło. Już zresztą ta piosenka Horyzont Marzeń ukazała się nawet na składance, zanim wyszła płyta Pozytywka. To też był dla mnie fajny sygnał, że ona się podoba. A czy wokalistce trudno jest namówić do współpracy drugą wokalistkę? Bo jeszcze jak duety męsko-damskie zdarzają się częściej, to duety damsko-damskie są, wydaje mi się, rzadsze. Nie, to nie było jakoś karkołomne. Ja w ogóle lubię połączenia wokalne różnych ludzi, więc nie spotkałam się dotąd przynajmniej z jakimś trudem w tej kwestii. I ty też chętnie byś się zgodziła, jakby ktoś tobie zaproponował. Przecież ja lata pracowałam jako Simon, tak, jako chórzystka. Jako chórzystka i ja nie miałam z tym najmniejszego problemu, wręcz przeciwnie. Ja jestem z tego dumna, że wiele tajemnic odkryłam i z nich też korzystam, z tego całego arsenału doświadczeń. W momencie, kiedy jestem w studiu czy na scenie, tego się nie można nauczyć
nie mając doświadczenia. To tylko można nabyć, kiedy nad tym cały czas pracujesz. A w momencie, kiedy ja byłam gdzieś tam nie na froncie, ale z boku, nie miałam takiego obciążenia odpowiedzialności, jakie na frontmanie jest, i mogłam przez to obserwować i uczyć się. No tak, tak. A powiedz mi, czy śpiewając w chórkach myślałaś o tym, że za jakiś czas to ty będziesz tą frontmanką, czy raczej nie rozpatrywałaś tego w tych kategoriach, że teraz jestem jakby trochę na drugim planie, ale za jakiś czas przyjdzie czas na mnie i ja będę... To się tak naturalnie u mnie ułożyło. To być może ludzie nawet tak widzieli bardziej niż ja. Dla mnie to był... Wszystko to, co się dzieje z płytami, z Szarmi, i z Inną, i z Pozytywką, to jest jakiś ciąg naturalnych wydarzeń, takich małych rewolucji, o których zresztą niedawno rozmawiałam z Arturem Rawiczem. I faktem jest, że od już samego początku mojej przygody z muzyką, czyli gdzieś tam szósta klasa podstawówki, ja miałam swoją nutę, że tak powiem. Miałam swoje preferencje, wiedziałam, co mi się podoba, czego bardzo nie chcę, i to było bardzo mocno określone. Natomiast jako, że darzyłam innych artystów wielkim szacunkiem, bo oni byli w innym miejscu, byli też ode mnie starsi. Mówię tutaj o artystach, z którymi pracowałam jako chórzystka. No to bardzo doceniałam to, że ja mogę jakby to co już wiem z tych swoich preferencji muzycznych, dołożyć jeszcze to, co widzę. I myślę, że to spowodowało taką bryłę, która się zaczęła sama po prostu przesuwać. I mamy oto bałwanka. I ostatnią górną kulą jest Pozytywka. Tak. Którą promuje utwór z tobą. Mam nadzieję, że nie ostatnią. No ostatnią na razie, w sensie to na razie najwyższą. Okej, okay, dobra, dobra. Też mam nadzieję, że nie ostatnią. I tę płytę promuje utwór z tobą, który jest kolejnym utworem w twoim dorobku, który jest o miłości, o relacjach między ludźmi. Poprzednią płytę też promował utwór o miłości, Wybieram cię. Ale teledysk do tej płyty, do tego utworu jest taki trochę, niewiele ma wspólnego z miłością, w sensie dominują tam zwierzęta na twoim ciele. Skąd taki pomysł? Myślę, że w ogóle piosenka z tobą nie do końca jest o miłości. Owszem, może być tak interpretowana, ale dlatego być może taki jest twój odbiór, że to jest piosenka o miłości, bo pewne sformułowania przyciągają i nakreślają jakieś historie i sytuacje. Ale to, że łapie z kimś jakieś porozumienie, jak ktoś jest obok, o czym wspominam w piosence z tobą w tekście, to oznaczać może również kogoś bliskiego, jak przyjaciel, jak rodzina. I ja, szczerze mówiąc, też myślałam o tym, pisząc ten numer, że to jest o kimś bliskim. Niekoniecznie musi to być partner czy partnerka życiowa, ale ktoś bliski. A że jestem pełna uczuć, no to nie mam też problemu, myślę, z opowiadaniem o uczuciach i rozwodzeniem się trochę na ten temat. Niemniej jednak, wracając do twojego pytania, na płycie Pozytywka, jak słuchałeś, to znajduje się dużo więcej piosenek o innym zabarwieniu niż tylko miłosnym. A skąd zwierzęta w teledysku? No właśnie, nie doszliśmy. To jest taka trochę, to jest symbolika tego świata baśni. Tak jak symbolika świata baśni jest tutaj na okładce i mam ten odwłok. Chciałam przede wszystkim, żeby była kontynuacja takiego imidżu, który sobie wymyśliliśmy. A te wszystkie bezkręgowce i motyle to właśnie są żywe symbole tego, że gdzieś tam przenoszę się w taki czarodziejski świat. Ciężko o tym w sumie opowiadać. Zamysł jest właśnie symboliczny, a opowiadać jest trudno, tak jak jest trudno opowiadać o muzie. No. Ale myślę, że czujesz to, co mówię. Tak, oczywiście. Płyta płytą, ale porozmawiajmy też trochę o twoich początkach. Zastanawiam się, bo ty i śpiewasz, i grasz na fortepianie, uczyłaś się też gry na saksofonie. I zastanawiam się, co u ciebie było pierwsze? Fascynacja instrumentem, fortepianem, czy może jednak te marzenia o śpiewaniu? Zdecydowanie fascynacja instrumentem. To było tak, że najpierw jako kilkulatka chodziłam do sąsiadki mojej babci, która miała pianino. Nad pianinem wisiała jakaś mandolina i zachwycały mnie dźwięki. Nie mogłam pojąć, że to jest tak bardzo nieokreślone i że to mi tak daleko ucieka,
że w tej całej ucieczce powoduje tworzenie się jakiegoś świata, który jest w mojej wyobraźni. Mhm. Muzyka mi to zaczęła nakreślać. Muzyka to nie była, ale te dźwięki, które sobie grałam, bo je odkrywałam, to było coś fascynującego. No i rodzice to zauważyli, że gdzieś tam mnie bardzo do tego ciągnie, więc pierwszym elementem takim decydującym był zakup właśnie pianina do domu. No i jak już się pojawiło, no to była szkoła muzyczna. I okazało się, że ja bardzo chętnie i bardzo wręcz tak nawet, nie wiem jak to powiedzieć, narkotycznie zatapiałam się w muzyce, którą grałam, tej obowiązkowej, bo klasyka mi się bardzo podobała, dlatego właśnie, że ona mnie w ogóle wprowadzała w jakiś inny klimat, ale też szukałam swoich dźwięków. I te, które słyszałam i te, które chciałam przenieść, a w szkole się tego nie uczyłam. Bardzo, bardzo ciekawe jest to. No, przeczytałem nawet, że zaczęłaś komponować, jak byłaś w piątej czy szóstej klasie podstawówki. Tak, tak. Skąd u młodej dziewczyny takie ciągoty? No bo to nie jest normalne, typowe. Ja myślę, że właśnie z chęci poszukiwania. No, to bardzo mnie to fascynowało najwyraźniej. Gdzieś tam przypisuję to bardziej swojej dociekliwości. I tej takiej mojej odsłonie takiego docierania i dochodzenia, gdzie jest jakiś kluczyk. A muzyka jest tak szeroka, że tam mogę szukać i szukać, więc przypuszczam, że całe życie tam zostanę i będę szukać. A kiedy pojawiło się śpiewanie? Troszeczkę później, ale jakoś tak przy okazji. Ja bardziej rozkładałam na czynniki pierwsze to, co słyszę. Słyszałam jakąś piosenkę Beverly Craven, pamiętam, i nie mogłam jej nigdzie znaleźć, nie miałam jej na żadnym nośniku i musiałam liczyć tylko i wyłącznie swoją pamięć. Ktoś tam puścił gdzieś z balkonu, słyszałam, jakaś koleżanka siedziała sobie na balkonie. No więc tyle, co zapamiętałam, to sobie przenosiłam i dośpiewałam do tego melodię, więc to też nie było tak, dobra, wymyśliłam sobie, będę piosenkarką. Nic takiego nie miało miejsca. Wręcz nawet mi to gdzieś śmieszyło, powiem ci szczerze. Aha. Nawet jak założyłam zespół swój i spotkałam się z jakimś znajomym czy z koleżanką, to pytała się, co u mnie słychać. Ja mówię, no, będziesz się śmiała, bo ja mam swój zespół i teraz śpiewam w ogóle. Było to dla mnie trochę obciachowe. Nie wiem dlaczego, jakoś tak... wolę o tym nie mówić, wolę to robić po prostu. Mhm. Ale sama odkryłaś, że coś jest ciekawego w twoim głosie, czy ktoś ci powiedział, dziewczyna, masz talent, rób to dalej? Nie, w ogóle ani to, ani to. Jakoś po prostu to robiłam. Mhm. A później zdecydowałaś się zdawać do Akademii Muzycznej w Katowicach, no, na najbardziej prestiżowy Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Tak. No wysoko postawiałeś sobie poprzeczkę. Liczyłaś, że od razu się uda, czy niekoniecznie? W ogóle nie, dlatego że ja przede wszystkim nie wiedziałam, jak wysoko jest ta poprzeczka. Po prostu to jest kolejna ciekawa historia z mojego życia, która wygląda tak, że żaden kierunek studiów nie odpowiadał. Nic mi się nie podobało, żaden zawód, który wszyscy tutaj zostanę prawnikiem, ta inna koleżanka z kolei gdzieś tam na... Ja miałam na anglistykę w ogóle studiować i wszyscy wybierali sobie coś, natomiast mi tak do końca, szczerze mówiąc, nic nie odpowiadało. I to było bardzo dla mnie frustrujące i wzięłam sobie tylko taki informator a propos szkół. I mówię, mamo, zobacz, jest coś takiego, to jest dla mnie. Ja tam pojadę, jedziemy tam. No i to było jakoś 3 tygodnie przed egzaminami w ogóle. No, naprawdę totalny przypadek. Nie słyszałam o tej szkole, wstyd się przyznać, bo jak potem zobaczyłam na egzaminach, że tam ludzie się znają z warsztatów, jeżdżą ze sobą, koncertują, grają, już byli w tej szkole w ogóle na koncertach, no to ja mówię, no nie, no dobra, to sobie tutaj chociaż coś... zaprezentuję Państwu i polecę. Ale okazało się, i w ogóle nie poszłam na ogłoszenie wyników, co najlepsze. Bo liczyłaś, że się nie dostaniesz. Znaczy ja wiedziałam, że to jest, no nie. No, jak widziałam, jak słyszałam, jak tam ludzie w ogóle śpiewają, to było niesamowite. I poszłam od razu po dokumenty z mamą. I w ogóle nawet nie podeszłam do gabloty, żeby zobaczyć tam te 3 nazwiska w ogóle ze 100.
Przy czym jeszcze było po drodze wyeliminowanie jednego, więc dwie osoby tylko zostawały na roku na sekcji wokalnej. No i nie poszłam w ogóle to zobaczyć. Tylko mi pani powiedziała, a pani jak się nazywa Szarmach? Ale pani się dostała. Ja mówię, co? No i tak to wyglądało. Bardzo to zmieniło wszystko w moim życiu. A kompletnie się tego nie spodziewałam. Ale nie żałowałaś nigdy później tej decyzji, że poszłaś? Nie, to w ogóle to od tego się w ogóle powinno zacząć moje życie. Mogłoby się zacząć od moje Akademii życie. Muzycznej. Tak. A jak doszło do nagrania twojej pierwszej płyty? Bo wydaje mi się, że to jest pierwsza solowa płyta, to jest coś taki ważny moment w życiu każdego artysty. Jak to było u ciebie? Jak to się stało, że ta płyta powstała i że była taka, jaka była? Zaczęło się od jednej piosenki, którą napisał dla mnie Wojtek Olszak. Nagrywałam u niego wcześniej jakieś chórki, zdaje się, do jakiegoś numeru. I on mi napisał piękną piosenkę, którą na pewno umieszczę na którejś z płyt, bo ona jest po prostu piękny numer to jest. I jak już była jedna piosenka, to zaczęliśmy sobie zbierać drugą i trzecią i tak to poszło i ta płyta bardzo szybko powstała. Też była nagrana na żywo i chociaż częściowo była syntetyczna, ale no fajny to był materiał. On się rozszedł jakąś piwniczną drogą. Zresztą nawet tego materiału nie miałam i przyniosła mi go Kasia, która u mnie śpiewa. I to jest ciekawa historia, bo to był tak naprawdę pierwszy materiał. Ja mówię o materiale tym, który nie został wydany. A ten materiał pierwszy, który wyszedł, ujrzał światło dzienne? To była trochę chęć, dlatego że tamten materiał nie wyszedł, a ja nie chciałam stracić tych piosenek, które tam były. Więc częściowo piosenki, które były na Ucieknijmy Stąd, nieco przearanżowane, znalazły się na Szarmi. I to była pierwsza wydana płyta, natomiast to był album, już nie pierwszy mój nagrany. Taka historia, no. Książkę kiedyś napiszę. Aż się budynek zatrząsł. No, tak, opiszę wszystko bardzo chętnie. Ale mam wrażenie, że ta pierwsza płyta była trochę bardziej taneczna niż te, Była. Niż te, które była, teraz ja przeżywałam bowiem bardzo dużą fascynację muzyką R&B, Quincy Jones, Back on the Block i Juke Joint. To były moje płyty. Więc tutaj bardzo mocno siedziałam w tym R&B tamtejszym. Ale później gdzieś tam zaczęło mnie to nudzić. Myślę, że to było takie zbyt monotonne, zbyt dużo rzeczy się powtarzało, a podążanie cały czas za nowoczesnymi soundami, które każdego dnia są już inne, stało się trochę męczące i postanowiłam, że kolejna rzecz chciałabym, żeby była bardziej uniwersalna, a jako, że też, bo na Szarmi też są w drugiej części tej płyty też są piosenki takie balladowe, też są takie nagrane, które już przypominają ten klimat dwóch następnych płyt. A powiedz mi, czy w trakcie swojej całej kariery muzycznej spotkałaś na swojej drodze osoby, które próbowały zrobić z ciebie w jakiś sposób produkt albo kalkę jakoś typu Ania Szarmach, dobra, to niech to będzie polska Beyoncé, polska Jennifer Lopez i w jaki sposób zrobienie z ciebie takiego produktu? Tak, spotkałam ciekawe różne propozycje i miałam do czynienia z naprawdę absurdalnymi wręcz rzeczami. Na przykład taka ciekawa historia była, kiedy jeden producent zaproponował mi, żebym nagrała płytę jakiejś dziewczynie, która bardzo fajnie wygląda. Była laską total. Ale z tego, co on mówił, ona po prostu wyglądała, a ja miałam dołożyć swój wokal na całą płytę. I to miało gdzieś później w Polsce, to miało zostać wydane. I to było dla mnie nieprawdopodobne, że coś takiego w ogóle mnie spotkało. To było ciekawe z drugiej strony, ale że w ogóle takie rzeczy się dzieją. I to jest też dla mnie sygnał, że muzyka, tak jak i inne rzeczy na świecie, osiągają w pewnym momencie jakieś kuriozum, bo to jest w ogóle absurd dla mnie, no bo to o co chodzi? Muzyka się wzięła stąd, że ktoś miał talent i ktoś pięknie grał i grał ludziom, ale potem znalazł się ktoś inny, kto zobaczył, że jak oglądają to ludzie, to można na tym fajnie zarobić. No i myślę, że tutaj też chodziło o to, ale nie, tą zabawę sobie odpuściłam. Chociaż wszystko miało się zgadzać, wszystko w sensie jakieś kwestie portfelowe. Niemniej jednak było dla mnie to już tak prostytucją mi zalatywało, dlatego nie. A zdarzało ci się słyszeć od rozgłośni radiowych, pani Aniu, ale to się nie sprzeda? Tak, nikt mi tego nie powiedział jakoś właśnie, wiesz co, i tak i nie, bo
nikt mi tego nie powiedział twarzą w twarz. Ale czasami były takie sytuacje, że jak coś rozmawiałam o mojej płycie czy numerach, to wykręcanie było z drugiej strony. Co jest dla mnie niezrozumiałe, bo ja raczej operuję prostym językiem, prostymi pytaniami, prostymi określeniami, żeby była jasna sprawa i żeby najmniej czasu stracić. Ale ludzie tacy nie są wszyscy i trudno mi się czasami z tym pogodzić, to już jest inna refleksja, może o tym napiszę piosenkę, ale no były takie sytuacje. Natomiast z tobą jest w radio i skłamałabym, gdybym powiedziała, że moje piosenki w radio nie były emitowane i nie są emitowane, bo są. I to jest bardzo ciekawe, bo ja twierdzę, że jakby wyznaję zasadę, ile razy puścisz człowiekowi jakikolwiek numer, tyle, to tym większym hitem on ma szansę się stać. No i tyle. Ale mam wrażenie, że mimo wszystko jesteś taką osobą, która bardzo trzyma się tych swoich ideałów i mimo różnych propozycji, które mogą być gdzieś na bokach, to jednak robisz to, co czujesz, że jest dobra, nie to, co się sprzeda, albo to, co powiedzą ci, że byłoby dobrze zrobić. Przede wszystkim ufam sobie, choć jestem krytyczna wobec siebie, na całe szczęście najbardziej, bardziej niż wobec całego świata. Ufam swoim autorytetom, ufam ludziom, z którymi współpracuję, a to są naprawdę mega artyści. I myślę, że dopóki będę z nimi konfrontować swoje pomysły, dopóki razem będziemy coś budować, dopóty we mnie będzie siła i ta chęć podążania przed siebie. I to nie jest w stanie mnie złamać, bo jak wiem, ile już za mną, no to średnio byłoby mi teraz to zostawić i nie być, bo niby dlaczego miałabym teraz to zostawiać? Dla kasy? No nie. Dla popularności? Cóż to znaczy? Ja to robię dla jakby większego celu, który gdzieś tam czuję pod skórą. Ale muszę teraz wspomnieć, że naprawdę jeszcze wiele, absolutnie wiele i totalnie dużo przede mną. Więc to tam sobie takie podsumowanko możemy za 20 lat, o ile przyjdzie mi w ogóle na tej ziemi jeszcze stąpać. Ale chyba i zarówno to twoje podejście, jak i twoja twórczość są bardzo doceniane. Ostatnio otrzymałaś nagrodę prezydenta Starogardu w kategorii kultura. Tak. Chyba ważne wyróżnienie. Bardzo ważne. No i właśnie to są takie chwile, zresztą byłam zaskoczona i jest mi bardzo miło, że moje miasto i pan prezydent mnie tak wspierają. Bo to taki support to jest zawsze kop i wielkie wsparcie dla wszystkiego tego, co robię. A skoro ja wybrałam taką ścieżkę, która jest niekomercyjna, w której pozyskiwanie słuchacza jest właściwie rzeczą dosyć karkołomną, aczkolwiek nie mogę narzekać, nie jest źle, no to jak dostaję takie wyróżnienie, to czuję się w niebo wzięta. I to nie dlatego, że Jezus, dziękuję Państwu za tą wspaniałą nagrodę, tylko dlatego, że to jest dla mnie sygnał, dla mojej głowy, dla mojego myślenia, dla mojego uporu, dla podsycania chęci kontynuacji tego, co robię cały czas. Ja ci życzę wielu takich sygnałów, wielu takich kopów pozytywnej energii, żebyś dalej działała, nie schodziła z tej swojej ścieżki. Dziękuję. No i wielu kolejnych udanych płyt. Bardzo dziękuję i bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich. Ja ci bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce podczas kolejnego wywiadu z cyklu Znani nam nieznani.